Szanowni Państwo, bardzo serdecznie pragnę powitać wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą wystawę, można powiedzieć przeddzień Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. Chcę w sposób szczególny przywitać panią Martę Mordarską, przewodniczącą Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witam serdecznie pani przewodnicząca. Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, pana profesora habilitowanego Filipa Musiała. Witam serdecznie pana profesora. Jest z nami ojciec Andrzej Migacz, proboszcz parafii Ojców Jezuitów przy Kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu. Witam pięknie, ojcu. Szanowni Państwo, ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Polski Podziemnej. Księdza Gurgacza na Sądecczyźnie przedstawiać jest trudno, bo wszyscy Państwo go doskonale znacie, ale myślę, że warto przypomnieć, że mamy do czynienia z kimś, kto był kapłanem, był jezuitą, był malarzem, był mistykiem, ale schyłek jego życia to czas, kiedy był kapelanem podziemia niepodległościowego. Ma dla nas szczególne znaczenie, że w przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych możemy tą postać zaprezentować, tę wystawę zaprezentować właśnie tu, w Domu Gotyckim. Wystawa pokazuje życiorys księdza Gurgacza, ale zwracamy szczególną uwagę na te wątki, które są związane z jego aktywnością niepodległościową, a więc z zaangażowaniem księdza Gurgacza już po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną. Ten czas, w którym był nie tylko kapelanem organizacji podziemnej, nie tylko kapelanem oddziału żandarmerii, ale nade wszystko, myślę, można w ten sposób powiedzieć, wychowawcą młodych ludzi, dlatego że PPN składał się w znaczącej części z ludzi bardzo młodych i ksiądz Gurgacz miał głębokie przekonanie, że jeśli nie otoczy ich opieką nie tylko duchową, ale także moralną, to nie wszystko może pójść w tej organizacji tak, jakby należało. Pamiętajmy o tym, że mówimy o czasie niezwykle trudnym. PPN powstaje już po sfałszowanych wyborach ze stycznia 1947 roku i działa w warunkach bardzo ciężkich dla podziemia niepodległościowego, w sytuacji, w której nastroje społeczne wyraźnie tąpnęły, a więc w sytuacji, w której z tych postaw oporu wobec narzuconego Polsce reżimu komunistycznego społeczeństwo polskie przechodzi raczej do postaw przystosowania w przekonaniu, że w perspektywie ludzkiego życia niewiele da się zmienić. Geopolityka była wówczas dla Polski nieubłagana. Ksiądz Gurgacz zatem rysuje się jako ktoś, kto dochowuje tej cnoty, być może jednej z najważniejszych, a więc cnoty wierności. Człowiek, który po ostatniej nieudanej akcji w Krakowie mógł uciekać, mógł pozostawić kolegów ze swojego patrolu, a mimo wszystko dał się złapać bezpiece, dlatego że nie chciał tych chłopców pozostawić samych sobie. Był z nimi w lesie, był z nimi w czasie, kiedy prowadzili walkę z reżimem i zdecydował, że jego miejsce jest z nimi także wtedy, gdy będą przechodzili najcięższą próbę, także wtedy, gdy będą w kazamatach bezpieki torturowani, zmuszani do zeznań, gdy później część z nich zostanie zamordowana. I zginął razem z nimi. Zginął z dowódcą swojego patrolu, Stefanem Balickim-Byliną i ze swoim przyjacielem, adiutantem Stanisławem Szajną Orłem. Ale ta wystawa ma dla nas znaczenie szczególne także z innego powodu, bo możemy po kilkudziesięciu latach powiedzieć, że ksiądz Gurgacz został wreszcie pochowany w sposób, który jest należny bohaterom Polski Niepodległej. Kończy tą wystawę to, co Państwo możecie zobaczyć za sobą, a więc zdjęcia i krótka relacja filmowa z pogrzebu, który odbył się w rocznicę śmierci księdza Gurgacza 14 września 2021 roku w Krakowie. Ksiądz Gurgacz spoczął w naszym krakowskim Panteonie Narodowym na cmentarzu rakowickim. I myślę, że to jest przesłanie, które w przededniu 1 marca być może jest najważniejsze. To znaczy, wydaje mi się, że najważniejsze jest to, abyśmy mieli świadomość, że walka partyzantów powojennego, niepodległościowego podziemia nie powinna być przez nas postrzegana przez pryzmat represji, jakich oni doświadczyli od komunistów. Często jest tak, że koncentrujemy się na tych ich dramatycznych losach w ostatnich dniach życia. Ale powinniśmy patrzeć na żołnierzy wyklętych jako na kogoś, kto jest fundamentem niepodległej III Rzeczypospolitej. To, że dziś chowamy ich z honorami, to, że niezłomni są patronami jednostek wojskowych, jest świadectwem tego, że to oni są fundamentem tradycji niepodległościowej i oni są punktem odniesienia dla wolnej Polski i dla młodych pokoleń. Dziękuję bardzo.
To wszystko, co powiedział pan dyrektor, no, odpowiada na te wszystkie wyzwania, które są dzisiaj przed nami. W tym kontekście myślę, że szczególnie ważne jest to wychowanie patriotyczne i też to, z czego powinniśmy brać ogromne inspiracje do pracy, do pracy również nad sobą. Dzisiaj widzimy, że to wszystko, czego doświadczał, ogromu tych krzywd, wcześniej czy później, autorzy krzywd również są znani i wiemy o nich i potrafimy ich nazwać i wskazać. Więc wcześniej czy później poznamy prawdę, nawet jeżeli ona na jakimś etapie jest niewiadoma. Ważne jest to, żebyśmy umieli żyć w zgodzie z najwyższymi wartościami, żebyśmy umieli czerpać z takich postaci, jakim był ojciec Gurgacz. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj razem z Państwem być w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i akurat na wystawie kapłana niezłomnego. Kapłana niezłomnego, który jest związany też z moją ziemią gorlicką, ponieważ ksiądz Władysław Gurgacz, ojciec Władysław Gurgacz, w czasie wojny, zanim trafił do lasu z niezłomnymi, był kapelanem w naszym gorlickim szpitalu. W niedzielę, organizując obchody żołnierzy wyklętych właśnie w Gorlicach, wspominaliśmy też księdza Władysława Gurgacza, kapłana niezłomnego. Ja bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim tym, którzy tak mocno włączają się w to, aby ksiądz Władysław Gurgacz był żywy w pamięci nas wszystkich, żeby poznawać też lepiej jego historię. Bursa jezuicka, ona też ma swojego patrona właśnie w ojcu Gurgaczu, jako że jest to rzeczywiście postać, która przyczyniała się do wychowania, właśnie dobrego wychowania młodzieży, ale w ogóle do dobrego wychowania nas Polaków. Chciałbym też podkreślić taką rzecz, że ksiądz Gurgacz też jest takim, no, myślę, dobrą inspiracją nie tylko dla samej młodzieży, ale też i dla nas kapłanów, też może kapłanów w dzisiejszym czasie. Właśnie takiego patronem, taką inspiracją do dobrego zaangażowania się, też mądrego zaangażowania się oczywiście w życie społeczne, w życie duchowe człowieka. Takie zaangażowanie, które poświęca, człowiek daje całego siebie, że nie gdzieś tylko tam w jakiś ograniczonych obszarach, ale właśnie tak jak pokazał swoim życiem ksiądz Władysław Gurgacz, że można całe życie poświęcić się dla drugich, kochając przy tym Pana Boga, właśnie nie oszczędzając nawet swojego własnego życia. Myślę, że to także dla nas kapłanów także jest taki dobry wzór właśnie niezłomnego człowieka. Mój ojciec był towarzyszem broni księdza Gurgacza. Został wcześniej aresztowany, bo w 1948 roku i został skazany na 8 lat więzienia. Odbył karę 6 lat pozbawienia wolności przez to, że po prostu część wyroku odpracowywał na kopalni, a wtedy tam się liczyły te lata po prostu podwójnie. Ostatnie 30 lat życia mój ojciec poświęcił właśnie na to, żeby pamięć o księdzu Gurgaczu nigdy nie zanikła. To on między innymi z Henrykiem Ferencem, też towarzyszem broni ojca Gurgacza, upamiętnili poprzez osadzenie obelisku na hali Łaboskiej miejsce, gdzie stacjonował oddział wojskowy żandarmeria, który był oddziałem wydzielonym właśnie Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Od 25 lat na tej hali Łabowskiej we wrześniu odbywają się msze święte za ojca Gurgacza i partyzantów PAPN-u oraz żołnierzy partyzanckich oddziału żandarmeria. I na koniec chciałem Państwa zaprosić na tegoroczną mszę, która jest mszą jubileuszową na hali Łabowskiej. Odbędzie się 2 września o godzinie 12. Jak podkreślam, moment jest szczególny. Jest to już 25-lecie tych mszy. Dziękuję bardzo.